Witam serdecznie, szczęść Boże. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja, alleluja, alleluja. Jeszcze jesteśmy w oktawie Wielkanocy. Więc kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym, wylękłym i wylękłym, takie ciekawe słowo, zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani? Dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. I tutaj postawmy kropkę. Oczywiście ja jestem świadomy, że ten tekst jest trudny i nie dla wszystkich. Bo są ludzie, no zacznijmy właśnie od tego, że są ludzie wśród nas, którzy jeszcze nie są na drodze. Jeszcze nie weszli na drogę nawrócenia. Może są właśnie na drodze odwrócenia się od Boga, na drodze grzechu, bo chcieliby czuć się lepiej i wchodzą w cokolwiek, co im da to poczucie spokoju, takiego jakiegoś poczucia bezpieczeństwa. I może właśnie jesteś takim człowiekiem, który jeszcze nie wszedłeś na drogę i nie wiesz nawet, o co chodzi z tą drogą. Co to znaczy wejść na drogę? To znaczy pójść za Jezusem i wypełniać Jego wolę, która jest objawiona w przykazaniach. W przykazaniach, które dał Mojżesz, a które Jezus wyjaśnił, sprecyzował i jeszcze dołożył kilka rzeczy. Chodzi o miłość. O miłość, ale nie moją miłość, tylko miłość Jezusa. Według Jezusa. Ja zaczynam żyć tak, jak Jezus nauczał i w ogóle najpierw poznaję tą naukę. Jest wielu ludzi, którzy w ogóle nie znają nauki Jezusa. Albo błędnie myślą, że Jezus coś powiedział, a On tego nie powiedział. I teraz chodzi o to, żeby powiedzieć: tak, dość, ja już nie chcę iść tam, gdzie mnie emocje poniosą, odczucia, gdzie mnie grzech zaprowadzi. Chcę iść tam, gdzie jest Jezus, czyli Kościół. Bo oni spotykają się w Jerozolimie, oni spotykają się w miejscu, gdzie jest Kościół, gdzie są pozostali bracia, którzy uciekli spod krzyża, bo doświadczyli wielkiego cierpienia. Oni nie rzeczywiście na własnej skórze doświadczyli tego cierpienia, tylko Jezus cierpiał. Ale oni przez to, że On cierpiał, to oni uciekli, po prostu już nie wytrzymali tego cierpienia, nie byli na to dojrzali. I może jesteś taką osobą, która mówi: ale ja już nie chcę, ja już mam dosyć, zawiodłem się na Jezusie, koniec, kropka. Więc ja nie będę cię przekonywał. Może kiedyś dojrzejesz i powiesz: dobra, to jest ten czas, idę, wracam do Jerozolimy, wracam do Kościoła. Zostawiamy ciebie na bok, ok? Drogi człowieku, jeśli nie chcesz. Ale ci, którzy chcą, to teraz jest czas na wejście, jeśli chodzi o naszą wiarę, poziom wyżej. Bo teraz to już musisz przestać myśleć o sobie, o swoim cierpieniu, o swoich wątpliwościach, o swoim przerażeniu, o swojej trwodze, o tym, że jesteś wylękły, zatrwożony. Musisz przestać o tym myśleć, zrezygnować z tego, zrezygnować z siebie i zbliżyć się do Jezusa, patrząc na to, co Mu się stało. Na Jego rany i Jego cierpienie. Jezus pokazuje ci swoje rany i mówi: dotknij. Dotknij, przestań myśleć o sobie, o swoim lęku, a zacznij patrzeć na mnie. Zobacz, pokonałem śmierć. Ja to wszystko
przyjąłem na siebie i ja Ci to wszystko wytłumaczę. Wytłumaczę Ci moje życie, wytłumaczę Ci wszystkie pisma, które są o mnie i dzięki temu, że Ty poznasz moje życie, spojrzysz na mnie bardziej niż na siebie, zaczniesz rozumieć siebie. Przestaniesz się bać. Przestaniesz mieć wątpliwości. One się nie będą w Tobie budzić, bo będziesz cały czas miał utkwiony wzrok na mnie. Bo ja jestem, Jezus mówi. Czyli jestem, nigdzie nie znikam. Chociaż mnie nie widzisz, to ja jestem. Jestem obok Ciebie. Ale musisz się skupić na mnie. To tak jak matka tłumaczy dziecku, nie bój się, mamusia ma wszystko pod kontrolą, zaufaj mamusi, ufasz. No ale ja się boję. No ale musisz zaufać. No musisz przestać się bać. No dobra, przestaję się bać. Przez decyzję. I ufam mamie, bo mama jest dorosła, dojrzała, mama wszystko już przeżyła. Ja jeszcze tego nie przeżyłam, ja jeszcze nie rozumiem. Tak sobie dziecko... Rozumiecie, no próbuję wyjaśnić to słowo. Jezus jest właśnie taką mamusią, takim tatusiem, takim dojrzałym, jedynym dojrzałym człowiekiem, który już wszystko przeżył. On już wszystko wie. On zna odpowiedzi na wszystkie pytania. I teraz chodzi o to, żeby powiedzieć, ja już nie wiem, nie rozumiem, nie chcę się już bać i chcę słuchać Ciebie. I On wyjaśnia im. I On zaprasza ich do relacji. Wejdźmy w relację. Oczywiście nie zaprosił wszystkich do tej relacji, tylko tych, którzy chcieli za Nim pójść. No ci, którzy nie chcieli za Nim pójść, no to trudno. Muszą zachcieć. Jak zachcą, jak im się zachce, jak pomodlą się o to chcenie przyjdzie, to wtedy przyjdą i wtedy będziemy im wyjaśniać wszystko. Dzisiaj wyjaśniamy tylko tym, którzy chcą. Którzy zrobili już ten krok, poszli w ciemną drogę z Emaus do Jerozolimy. I teraz Jezus im wszystko wyjaśnia. Pokazuje im ręce, tłumaczy im. To tak jak Piotr w pierwszym czytaniu z dnia tłumaczył tym, którzy byli zadziwieni. No nie wszyscy byli zadziwieni. Nie wszyscy tam chcieli słuchać. Chodzi o to, co się stało z tym człowiekiem, który był chromy, który nie mógł chodzić. Piotr w imię Jezusa go uzdrowił. I ludzie byli zadziwieni. Co to jest? Jezus i Piotr tłumaczy. W imię Jezusa się to stało. To Jezus ma w sobie taką moc. I opowiada o Jezusie, opowiada o ludziach, że zabiliśmy Jezusa naszymi grzechami, to prawda. Nasze grzechy zabiły Jezusa, ale On jest najważniejszy i On ma moc. On może wszystko zmienić w Twoim życiu. On pokonał śmierć, szatana, piekło. Patrzcie na Jego rany. Jego rany są święte i w tych ranach jest uzdrowienie Twoje. I wtedy przestajesz się skupiać na tym lęku, na tym, co się dzieje na zewnątrz albo wewnątrz Ciebie. Patrzysz jak to małe dziecko na mamusie. Mamusia jest taka odważna, mamusia jest taka silna, taka mądra, taka piękna i taka wszystko wiedząca. Więc czemu miałabym się lękać, nie? Dziecino, czemu miałabyś się lękać, dziecino? Idę za mamusią, łapię rękę, daję rękę mamusi. Mamusia mnie prowadzi przez życie. Nie? Jezus jest taką mamusią. Tak kimś, kto chce z Tobą przebywać w każdej sekundzie i chcę Ci wszystko wyjaśnić. Nie ma żadnych rzeczy, których by Jezus nie chciał Ci wyjaśnić. Oczywiście to zależy też od czasu. Może nie jest na to czas, żeby wszystko wyjaśnić. To jest też kwestia tego, czy my chcemy zgodzić się z tym, żeby On nam coś wyjaśniał. Bo może być tak, że wpadniemy w pychę i powiemy, nie, ja już nie potrzebuję wyjaśnienia, ja już wszystko wiem. Ja wiem, jak się rzeczy mają w moim życiu. I wtedy wpadasz znowu w pułapkę i mówisz, nie, no to ja już Jezusa nie potrzebuję i idziesz w swoją stronę, nie? I tak się często dzieje. I my musimy się nawrócić w tym. Przestaję ufać sobie, ufać temu, co widzę, co słyszę, bo często źle widzę, często źle słyszę i zaczynam ufać Jemu.
A gdzie on jest? A on jest pośród apostołów, we wspólnocie, w kościele. I zaczynam słuchać Kościoła. Kościół mówi to, co Jezus chce, żeby Kościół mówił. Oczywiście chodzi mi o nauczanie Kościoła, nie o poszczególne jakieś wypowiedzi prywatne ludzi Kościoła albo życie grzeszne ludzi Kościoła. Nie o to chodzi. Chodzi o to, co jest dogmatem, co jest wiarą, co jest wyjaśnieniem tego, co dokonało się w Jezusie. No, nie wiem, czy to jest jasne. No właśnie na to potrzebujemy czasu, żeby to wszystko wyjaśnić. Ale w kontekście cierpienia Jezusa, a nie mojego cierpienia. Bo znowu może się pojawić myślenie, a ja? Przestań myśleć o sobie, przestań myśleć o swoim cierpieniu, o tym, że cię boli, że nie rozumiesz, że masz wątpliwości, że się boisz. Bo Jezus mówi pokój. Pokój daje ci, mówię pokój tobie, na te wszystkie wątpliwości, na to wszystko, na ten chaos, który jest w tobie. Pokój. I teraz pytanie, czy przyjmiesz? Przyjmuję ten pokój i zaczynam słuchać? Czy mówię, nie, ja się boję. No i wtedy wypadasz. Po prostu wypadasz z łaski i musisz znowu w nią wejść. To jest łaska. Dzisiaj to jest dzień łaski, gdzie Bóg chce ci wyjaśnić to, co chce ci wyjaśnić, ale przez pryzmat tego, co On przeżył, a nie co ty przeżyłaś albo przeżyłeś. Bo znowu będzie nam się to próbowało wbić, nie? A ja? Nie ty jesteś najważniejszy w tym spotkaniu. Nie twoje pragnienia są najważniejsze, twoje oczekiwania, tylko Jezus jest najważniejszy. I to jest trudne, to jest bardzo trudne. I jest tutaj jeszcze napisane, że Jezus pokazał im dłonie, ręce i jest napisane, lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich, macie tu coś do jedzenia? Podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i spożył przy nich. Gdyby był duchem, to chyba przeleciałoby przez niego. A on to zjadł. On ma prawdziwe ciało, które prawdziwie zmartwychwstało. Tylko do innego, nowego życia. Nie do tego starego, tylko do nowego. No i później znowu pojawią się w nich wątpliwości. Tak te wątpliwości się będą pojawiać, aż w końcu zstąpi Duch Święty w Dzień Pięćdziesiątnicy. No i zaczną być świadkami tego, coś stało się w ich życiu, że już się nie boją, że już są pełni mocy. Nie boją się Sanhedrynu, nie boją się opinii ludzkiej, nie boją się stracić życia nawet, nie boją się głodu, cierpienia, ciemnej doliny, nie boją się samotności, chorób, diabła. Niczego się nie boją, bo mają pokój. I pokój jest w nich ogromny. I aż jak czytamy Ewangelię, jaki Piotr stał się odważny, Dzieje Apostolskie bardziej, i pozostali, to aż zazdrościmy im. My też tak chcemy. Albo nie. Albo możemy powiedzieć, ja w to nie wierzę, że tak można się zmienić. Z takiego tchórza, jakim był Piotr, stał się takim odważnym człowiekiem, bo miał w sobie pokój, bo przez to przestał celebrować swój ból, a zaczął celebrować ból i cierpienie Jezusa. I Jezus mu wyjaśniał sens tego cierpienia. Bo sam ból i to cierpienie i ten krzyż, jeśli nie ma sensu, to jest bez sensu. Logiczne, nie? Więc Jezus wyjaśnia sens swojego cierpienia, żebyśmy my weszli i poszli za Nim, weszli w Jego życie i wtedy sami zobaczymy sens w nas, w naszym życiu. I wtedy powiemy, to naprawdę nie ma się czego bać. Te jakieś niepokoje, wątpliwości, takie to słabiutkie, odrzucam to. To do mnie w ogóle nie przylgnie. W ogóle nie będzie źródła niepokoju we mnie, w mojej głowie, w moim sercu.
tylko będzie źródło pokoju. Dobra, tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.